Cześć, dziś pokażę Wam nowe modele organizerów na kosmetyki. I może taka mała informacja wstępna, bo może nie każdy wie. Niedawno otworzyłam sklep internetowy, gdzie można kupić organizery na kosmetyki z Plexi. I właśnie teraz wprowadzam dwa nowe modele. Również te modele będzie można wygrać w rozdaniu, o którym zaraz wspomnę, ale to za chwilę. Jeśli chodzi o te organizery, to jeśli oglądacie mnie na Instastory, to już wiecie, co to będzie. A powracając do sklepu, to zawsze pod każdym moim filmem macie informacje, jaki to jest sklep, link do tego sklepu, link do Facebooka, Instagrama sklepu, także możecie wszystko zobaczyć w opisie. Również w opisie będzie dokładny regulamin tego rozdania. Jeżeli o czymś zapomnę teraz wspomnieć w filmie, koniecznie zerknijcie w opis. Tam będzie wszystko dokładnie szczegółowo wyjaśnione. W każdym razie myślę, że możemy przejść już do konkretów i pokażę Wam dwa nowe modele. Pierwszy model jest to organizer na błyszczyki, pomadki w płynie, konturówki do ust, czyli jest to organizer, który jest wyższy od tego, który był wcześniej na pomadki tradycyjne. Jest on właściwie dwa razy wyższy. Organizer ma 15 przegródek i jest on stworzony w taki sposób, by dwa takie organizery zmieściły się na długość do szuflady IKEA. W jednej przegródce zmieści się około 5-6 konturówek do ust. Równie dobrze ten organizer można wykorzystać do kredek do oczu. W jednej kredce mogą być kredki cieliste, w drugiej na przykład brązowe, w kolejne czarne, jeszcze inne niebieskie itd., itd. I drugi organizer jest to organizer na lakiery do paznokci. I to jest organizer, który był mocnym kompromisem. Mocno zastanawiałam się nad tym, jak ten organizer ma wyglądać, żeby był jak najbardziej uniwersalny i do jak największej ilości lakierów do paznokci, żeby się sprawdził. I tak on właśnie wygląda. To jest ten kompromis, który najlepiej się sprawdza do organizacji właśnie lakierów do paznokci. W takiej jednej przegródce pomieści się 5 lakierów hybrydowych semilak, jak również 6 albo 7, już nie pamiętam dokładnie, lakierów hybrydowych Indigo. Nie wiem, jak to jest w przypadku lakierów Neonail, ponieważ ich nie mam. W każdym razie około 5, myślę, że około 5 lakierów również się zmieści, albo nawet 6. Organizer jest płaskościęty po to, by można było go łatwo schować do szuflady czy do pudełka, zależy gdzie przechowujecie swoje lakiery. Myślę, że jeśli jesteście zawodowo stylistkami paznokci, to również Wam ten organizer się przyda, ponieważ przypuszczam, że również Wy lakiery przechowujecie właśnie w szufladach, bo tak naprawdę klientkom pokazujecie tylko wzorniki, prawda? Tak mi się wydaje. Tak ja do tego podchodziłam. Dlatego właśnie takie organizery powstały. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i że z chęcią będziecie z nich korzystać. Nowe modele przedstawione, to teraz czas na informację o rozdaniu. Dwie osoby wygrywają właśnie te dwa modele, czyli organizer na lakiery do paznokci, jak również organizer na błyszczyki, pomadki w płynie, konturówki do ust. Co należy zrobić? Wystarczy pozostawić komentarz pod tym filmem, na początku pisząc w nawiasie kwadratowym literkę R, żebym wiedziała, że bierzecie udział w rozdaniu. I wystarczy napisać dowolny komentarz, po prostu żebym wiedziała, że bierzecie w tym udział. Oczywiście trzeba być moim subskrybentem. Rozdanie trwa do niedzieli, do godziny 24. Rozstrzygnięcie rozdania będzie w poniedziałek, myślę, że w godzinach porannych. Zwycięzcy będą podani w opisie tego filmu, jak również podam informacje o tym na Facebooku i odpowiem na komentarz tych właśnie dwóch wybranych osób, żeby wiedziały, że to właśnie one wygrały, żeby dostały powiadomienie. Dlatego zachęcam Was serdecznie do kliknięcia w taki dzwoneczek, który będzie Was informował o właśnie powiadomieniach o tym, że odpisał na komentarz, czy o nowych filmach na tym kanale, żeby nie umknęła Wam informacja o tym, że wygraliście w tym rozdaniu. I co? Chyba to tyle. Jeżeli o czymś zapomniałam, to informacje dodatkowe pozostawię w opisie tego filmu. Także zachęcam Was do rozwinięcia opisu. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!